Cześć Darski, serdecznie w kolejnym odcinku z Bretonii w Warhammerze Total War. I cóż, ostatnio zawiązaliśmy pokój z elfami, ponieważ wojna była nieopłacalna zarówno dla nas, jak i dla nich. Nawiasem mówiąc, obie nasze frakcje straciły tutaj przywódców w bitwie. No, chwilowo, ponieważ no niestety w Warhammerze legendarni lordowie są niezabijalni, tak więc za parę tur my odzyskamy Panią Jeziora, a tutaj elfy odzyskają swojego Oriona. Ale w każdym razie to już jest mało ważne, bo minęło. Teraz musimy przygotować się na kolejne wojny i na kolejne podboje. Tutaj, jak wspominałem chyba w poprzednim odcinku, miałbym chęć zaatakować Bilbali i ogólnie tutaj Estalię. Tak więc jako, że w chwili obecnej musimy się przygotować do tego ataku, między innymi odzyskać naszą Panią Jeziora, znaczy Charge Cafe, która jest ucieleśnieniem Pani Jeziora. Może ja będę ją po prostu dla wygody nazwała Panią Jeziora, ponieważ tak wygodniej, szybciej. Nie wiem, jak bardzo to jest pokrzywdzenie lore Warhammera, jednakże po prostu będę mówiła na nią Panią Jeziora, skoro ona z tym ucieleśnieniem jej, bo po prostu tak mi jest wygodniej niż ciągle ta czarodziejka fej. No, dobra. To w takim razie kończymy turę i czekamy na dalszy rozwój wypadku. Ogólnie muszę uzupełnić armię. Zdjąć sobie spaczenie chaosu z mojego terytorium, które tam jest małe, bo jakieś 3%. No, ale zawsze lepiej się tego pozbyć, tak więc teraz od razu tutaj wypuściłabym naszą Marię Bimund, żeby gdzieś tutaj sobie poszła na granicę. Przy okazji wykorzystam ją jako szpiega i ona ma zmniejszanie kosztów znoszenia budynków w prowincji. No dobra, też może być. Tak więc tak czy siak niech tu postoi sobie i poleweluje, bo tak jak w armii siedzi, to wolniej rośnie też tutaj doświadczenie, no chyba że bitwy toczymy, ale obecnie żadnej wojny nawet nie mam, więc no, trudno zdobyć doświadczenia, ale nie, widzę, że spaczenie też się zmienia. Tutaj chciałbym zobaczyć. Tak. Tutaj nasza czarodziejka wpływa na to, więc świetnie. Zmniejszam spaczenie, bardzo dobrze. No i co? Chwilowo tyle. Jestem na minusie, ponieważ ci tutaj strażnicy Graala mnóstwo kosztują mnie, póki tutaj Pani Jeziora nie jest w armii, nie jest dowódcą armii. A ona będzie za tur 2. Dobra, wytrzymamy. Tak więc dalej koniec tury. No, będzie teraz takie parę tur kompletnie przeklikanych, ponieważ czekamy, nie ma nic do roboty. Czekamy na odzyskanie generała, czekamy na rozwój prowincji, więc cóż. O, niedobory przewerbunku. Chwilowo nie ma chętnych, by dołączyć do twojego wojska i walczyć w toczonych przez siebie wojnach. Twoi oficerowie werbujący i wcielający siłą, a także zwykli porywacze z trudem wynajdują ochotników. Koszt werbunku plus 25 przez 3 tury. Akurat w tej chwili nie bardzo mi to przeszkadza, ponieważ i tak wojska nie mogę werbować z uwagi na brak tutaj chłopów wolnych. Tak więc w tej chwili to znaczenia nie ma. No to dobra. W takim razie dalej czekamy. Jeszcze jedna tura i będę miała czarodziejkę z powrotem. Tak więc to jest plus. Właśnie, czarodziejka Fey gotowa do działania. I opracowany kodeks rycerski, świetnie. W takim razie teraz tutaj sobie zmienimy na czarodziejkę Fey. O! Już jesteśmy na plusie, świetnie, dobra. Ile w ogóle kosztuje ta jazda z nią? Tylko właśnie 375, a bez niej kosztowała ponad 1000. No dobra. I tak, co możemy opracować? Ogólnie
bo by chcieli tutaj Parawon. Tak zerknijmy na dyplomację. Parawon mnie lubi. Nasze zadowolenie jest spore. Nawet chyba dałoby się równać teraz umowę handlową. No właśnie, co nam jeszcze podbije te stosunki. Oho, wspaniale. No to w takim razie chyba bym opracowała tutaj technologię właśnie, która mi pozwoli z Parawonem wziąć konfederację, ale na to potrzebuję aż tutaj 12 tur. Czy ja chcę w tej chwili to marnować? Dobra, myślę, że jednak w tej chwili bardziej mi się opłaca zwiększenie dochodu. Już tylko plus 2, mało bardzo. Ale potem zmniejszenie utrzymania. Dobra. Zrobimy sobie to. Zwiększenie przychodów. Tutaj dalej czekamy. Nie jesteśmy jeszcze na rozbudowę tego miejsca. Dobra. No to koniec tury. I tam możemy się rozwinąć. Mogę rozwinąć zarówno Carcassonne, jak i Brionie. Tylko że przydałoby się mieć w końcu większy rozwój, tak więc chyba rozwinę Brionie. Zbuduję tutaj młyn, a potem lepsze pola. Także to mi zmniejsza działanie gospodarki rolnej. Negatywny wpływ, kompletnie bez sensu to jest. No ale dobra. Dalej mamy spore niezadowolenie. I nic nie mogę zrobić, mimo że cała armia moja stoi w tym stolicy. Ile tur będę miała ten debuff? 10. Jeju. I teraz na takiej zasadzie. Wywaliło mi kompletnie bezsensowny, nie wiadomo skąd, informacje o orkach plądrujących moje ziemię, który powoduje, że mam większe niezadowolenie. I teraz, jak to niezadowolenie osiąga szczyt, to dopiero wtedy pojawiają się hordy orków plądrujących moje terytoria i wtedy rośnie zadowolenie, bo jak jest but, to zadowolenie rośnie w prowincji. What the fuck? Umowa handlowa, możemy przyjąć. No dobra, w takim razie tutaj wyślijmy naszą czarodziejkę dalej na przeszpiegi. No i będzie trzeba wkroczyć na terytorium tutaj Estalii i zająć Bilbali. Tutaj w tej chwili są trzy oddziały, oczywiście imperialne, bo Estalia ciągle nie ma swojego rosteru. No ale dobra. Tak, tu ten but będzie niezależnie od tego, co ja zrobię, tak więc po prostu wyjdę. Przejdziemy sobie tutaj i za dwie tury byśmy zaatakowali. Tak, za równe dwie. I to chyba się nie zmieni, jeśli weźmiemy forsowny marsz. Nie, jeśli forsowny marsz, to w turę dojdziemy. Okej, okay, no to wchodzimy na ich terytorium. Dobra. Minus 11, ten but będzie, wiem o tym. Nic na niego naprawdę nie poradzę. Tak więc po prostu to zostawiamy. Tutaj z wami, czy już mogę sojusz? Nie, jeszcze nie. Też przydałoby się odkryć pozostałe tutaj księstwa Bretonii, ale chwilowo nie mogę. Z leśnymi elfami przydałoby się pakt o nieagresji, ale raczej nie ma na co to liczyć. Tylea. Estalia. Dobra, zaatakujemy ich po prostu w następnej turze.
I w takim razie koniec tury znowu. Teraz mam bunt. Teoretycznie powinnam wrócić i go zatłumić. Tak naprawdę. Bo tak, bo oni już w tej chwili mają 8 jednostek. Ja nie pomyślałem teraz zupełnie. Mam 8 jednostek, tutaj mam w tej chwili 2, 4, 6, 8. Choć może zdążę to zająć. Nie, bez sensu, dobra. Cofniemy się do Carcassonne. Pozwoli mi tule prosperować, dzięki temu nam zdejmą trochę niezadowolenia. O, dobra. Nie, ale naprawdę bardzo, bardzo upierdliwy dostałam. O, co już obronny? Okej. Okay. Ten debuff. Bo to tak naprawdę nic mi nie robi, ponieważ ja to mogę wyrzynać co turę, tak nawet, jeśli będą się pojawiać. Ale będzie to irytujące. Śluby rycerskie. Weźmy zwiększenie dyscypliny. I trzeba tych pobić. No dobra. Myślę, że automatycznie. Strać. I dalej atakujemy. No. Dziękuję. Amulet zapalu, świetnie. Wróg zabity w boju, dobra. Wróćmy do Carcassonne. Tutaj... Dyscyplina powiększa dalej. W porządku. I w tej chwili, jej, w końcu mam zadowolenie na plusie. Jakkolwiek, więc dobra. Teraz już będę mogła zaatakować ich. Troszkę się przez to opóźniło wszystko ogólnie, no ale w porządku. Dostęp wojskowy odrzucono. Z Bordelex sojusz na razie nie, ale mimo, że oni chcą ze mną tutaj paktować sobie. Nie rzucają się mi do gardła. Czy nie właśnie wyszli z Bilbali? Okej. Tak, mogę zarówno sobie rozwinąć, bo mam nadwyżkę, jak i zbudować ten młyn. To chyba zbuduję młyn w tej chwili. Miejsce wydobycia soli. Kurde. To też by się tu przydało. Wiecie co? Ja to chyba przestawię zupełnie. I... Pola tutaj... Pola jeszcze postoją. Ale tutaj bardziej mi się przyda sól i karczma. Brion. No. Zresztą mi tak tutaj... przychody większe. Kurde, bo przestawiali to troszkę. Można się pogubić, co daje w tej chwili. Ile? 200 plus produkcja soli, 24 beczki. No tutaj niby więcej to by mi dało, jakbym to rozwinęła maksymalnie, ale... to mi daje bonus do handlu. Dobra, idziemy w handel. Tutaj też to chyba rozwiążę w chwili obecnej i rozwinę sobie tutaj port. Taka zamiana. Niech będzie. To nasz poziom znowu. To by ci się przydało co? Wędrowiec może. Arion będzie w pełni sprawna za turę. Około, dobra. Dobra, w takim razie myślę, że jeszcze tej turze uda mi się uderzyć na...
Nestalię. Tak więc nie będzie z tym problemu. A ja ogólnie tak zapomniałem wspomnieć, że w tej chwili już gram na modyfikacji Proper Combat Mod, czyli tej modyfikacji poprawiającej długość bitwy, ponieważ tam zauważyłem, że Cam zaaktualizował moda pod najnowszą wersję Warhammera, więc po prostu odpaliłam ją, by po prostu jakoś móc tutaj sensownie grać. Dobra, idziemy na ich terytorium. Jeszcze raz, idziemy ich wkurzyć. To jest minus 8 w tej chwili. No to ten bar się przyda. Co prawda to da mi tylko jedną kontrolę. No ale zawsze coś. Kurde, tak myślę. Muszę się zastanowić. A, ta zdaje sporo tych budynków i w końcu trzeba cokolwiek myśleć podczas naprawdę ich stawiania. Co się opłaca, co nie. Co jeszcze go, co uznawałem za wadę we wszystkich poprzednich frakcjach, oprócz może elfów leśnych. Elfami też za długo nie grałam, ale wszystkie inne frakcje miały po prostu te budynki na jedno kopyto i się po prostu wszystko tak samo stawiało, był jeden określony schemat i nim się jechało. Zaś tutaj trzeba troszkę kombinować, przyznaję. Rozwój plus 10, przychody. To tak, albo w to tak naprawdę mi się opłaca teraz iść, albo w to. I myślę, że pójdę sobie w tej chwili w karczmę, bym wolniej mi się tutaj to zadowolenie, niezadowolenie rosło, a później ewentualnie to przebuduję w rozwój i w szybsze uzupełnienie strat. No, coś takiego. Hojne żniwa. Niespodziewany udany zbiór zapewni nam podwyżkę plonów. Możemy je zużyć lub zmagazynować na przyszłość. Rozdaj teraz. Myślę, że sobie podbiję tutaj rozwój. Ta. I teraz tutaj. Kurde. Co mi się też nie podoba w Warhammerze, to jeśli chodzi o te tutaj postawy, to, że chyba, o ile dobrze pamiętam, w Atylii dało się, znaczy postawy, tryby marszu armii. Z tego co pamiętam, chyba w Atylii dało się tak zrobić, że jeśli się szło forsowym marszem, to i tak można było wydać rozkaz ataku. Co prawda armia miała wtedy jakieś tam debuffy oczywiście, ale no na przykład teraz mogłabym to wykorzystać i zająć już tej turze Bilbali. Tymczasem właśnie w Warhammerze to usunięto. Czy ja tu mam mury? O! Okej. Widzę, że też kolejna zmiana, mianowicie trzeci poziom małej osady daje jej mury automatycznie. To nie wiem po co w ogóle już to garnizon teraz, znaczy tak czy siak by się przydało czasem. Ale tak, tutaj garnizon już nie ma, że dodaje mur do osady. Dobra, całkiem sporo zmian widzę. Tak nawiasem mówiąc. Jest zadziwiająco dobrze, powiem wam. Jak na Warhammera. Tak wydaje mi się, że właśnie Bretonia teraz z frakcji Warhammerowych jest najlepsza. Z tego, co powstało przez ten cały rok. Tylko szkoda, że tak późno wydano, naprawdę. Dobra. Atakujemy. Powiedz wojnę. No to automatycznie zajmiemy, nie ma sensu tego rozgrywać. To jest garstka ich. No właśnie, więc automatycznie. Prawie bez strat. Pancerz. I zdobyto punkty rycerstwa. O, dobra, możemy zająć.
uzupełnia to jednostki, zmniejszy tutaj, wiadomo, będzie niezadowolenie. Możemy splądrować, to da nam minus do rycerstwa. No, te dwie opcje są w ogóle nieopłacalne dla nas, no bo okej, zdobędę pieniądze, ale będę miała tutaj debuff do rycerstwa, które też tutaj ważne jest, tak więc po prostu zajmiemy. Okej, okay, i to jest prowincja 3 tutaj regionowa. Dobra, w porządku. Nasza czarodziejka idzie na dalsze zwiady tak naprawdę. Oho, już widzę armię stali. Tutaj teraz możemy sobie podbić coś. Śluby rycerskie. Weźmy magię. Dobra. Tutaj zaś... O, mam dodatkowe dwie punkty. Chwila. Mam tu winnicę. To jest ogólnie wino też. Wait. Dobra. mam winnicę, zostajemy przy tej winnicy, zbudujemy tu jeszcze bar prawdopodobnie. Albo schronimy przed zarazą może? Zobaczymy. Mogłabym globalnie zwerbować jednostki, ale chwilowo nie potrzebuję, mam te 17 oddziałów. Tutaj sobie podbiję kopalnię soli. Ale to potrzebuję 3000, czyli 3 tury co najmniej będę musiała czekać. Będzie bunt. Będzie kolejny bunt. Jeju, nie! Nie chcę buntów. Buty są irytujące. Oho! Idą na nas. I się rozdzielili. Dobra, to teraz mogłabym... Bo nic nie pomogą. Mogłabym zrobić wypad i zaatakować tą armię pierwszą, albo tą drugą. O! Rozgromić tą większą armię w polu od razu. No. Kurde, kusi ta opcja, naprawdę. Jeszcze z save'a zrobię. Że raczej tak bym pewnie nie wczytała na to, jak źle wyjdzie. Ale jakiś taki zwyczaj. No to co, atakujemy tą większą armię, bo tak. Jak stąd się pobijemy i potracimy ludzi, to wtedy oni będą mieli większą przewagę. A, za to, a nie, oni tak samo pomogą. Jednak, są dostatecznie blisko. Ja tak zerknęłem na te okręgi i myślałem, że nie mogą sobie pomóc. Ale mogą. Chyba, że... O, nie, tutaj nie mogę nią... Jak to z garnizonem? Uzupełnia się. Niedobrze. Kurde. Muszę pomyśleć, jak to rozegrać, bo oni tutaj mają większą armię znacznie ode mnie. Więc ja muszę bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić. Dobra, ja się cofnę tutaj, w to miejsce. W razie czego po prostu wezmę ucieczkę, jeśli oni będą mieli za duże siły w stosunku do mnie. A Bilba i to odbijemy. To, że tam stracimy to miasto, to jakoś specjalnie mi różnicy nie robi.
No i właśnie odwrót. Akurat teraz, kiedy spoczymy, to straciliśmy błogosławieństwo. Dobra. You have need of me? My path is revealed. To co, pokój ze stalią? The time for talk is over. Nie da rady teraz. Nie sobie pomogą, ma ich jest naprawdę dużo. Za dużo w stosunku do mojej armii. Dobra, tutaj dalej. Pompy wodne sobie rozwinie. 15 tur aż, trochę sporo. Dobra, może dyscypliny i rozwój. Robimy teraz. Szybciej będziemy to mieli. Tutaj będzie bunt zaraz. Lada na dzień. No to się wycofuję armią. Kurde, taki strasznie. Za bardzo ostrożnie chyba gram w tej kampanii, jak na razie, naprawdę. I tak to tak miernie mi idzie. No jej, ci orkowie przyszli. To ten sam goblin co ostatnio. Dobra, oni teraz odbiją Bilbali. Dobra. Tych możemy zaatakować. Kurde, zawsze ktoś przeżyje, to jest irytujące. I teraz już nie dojdę do nich. Dammit. Dobra, tutaj w końcu rozwijam sobie to miejsce chyba. No bo mam teraz pieniądze, dobra, rozwiniemy to. Potrzebuję tutaj... porozwijać te wszystkie budynki. By mieć w końcu jakieś jednostki sensowniejsze, tylko tak patrzę, co bym tu miała. To jest już błędny rycerz, bym mogła mieć. Ale jakieś jednostki piesze by się przydały, sensowne. Ale tutaj nie bardzo z tym. Zbrojni pielgrzymi niekoniecznie. Dobra, będzie trzeba rozwinąć stajnie po prostu i tyle. Tutaj ta wieża czarodziejki jest. Za 7000. No dobra. Być może nie, dobra. W takim razie wstrzymajmy się z tym. Nie, nie chcę tego niszczyć. Żeby mi się klikło. Poczekam na to. To będzie jakieś 3 tury i będę mogła rozbudować stadniny i to mi się bardziej opłaci. Bo będę mogła zacząć wyrobować normalną bretońską konnicę, nie kosztującą mnie tutaj chłopów. O, poruszenie chaosu. Nice. O, zadowolona ludność. Jak coś nowego w tym kraju. O, wybić ich. Dobra. Wracasz do Carcassonne. No i w końcu może nie będę miał buntów tutaj. W porządku. Rozkwit życia, krew ziemi. Weźmy to na razie. Dobra, tu wiem, że to mam do rozwoju, ale chcę pozbierać na tą stadninę. To jeszcze tura, świetnie. Koniec tur w takim razie.
Bordelek, co chcecie? Sojusz obronny z przyjemnością. Czy oni płyną do Oprionie? Ragnor upadło. Szlachecka uczta. Po ogromnej uczcie zostało mnóstwo resztek. Chłopi rzędzą coś o głodzie i przymieraniu, ale to chyba nic nowego. Co zrobimy z nadwyżką? Dobra, teraz tak kompletnie ten. Dobra, to z. Szybciej sobie podbiję do porządnego poziomu tutaj zadowolenia. Tutaj ta armia idzie. Zostańmy armią. Gdzieś tu. Oni powinni zwątpić wtedy. Tutaj mogę rozbudować w końcu to. Dziękuję. Za. Następnie koniecznie zbuduję sobie ważenie soli. Dodatkowy przychód będzie. W ogóle ile czerpię z handlu w tej chwili? No nie tak dużo, ale mam mało też tych umów. Z Tyrem mogłabym handlować. Nie mogłabym. O, parawan. Dostęp wojskowy niekoniecznie, dobra. No koniec tury. Zobaczymy, co Tyra zrobi. Tak naprawdę to chciałbym, żeby oni weszli na moje terytorium, żebym ja ich pobijał w jakiejś bitwie, powiedzmy pod Carcassonne, a potem po prostu byłby kontratak i ponownie tutaj zajęcie terytoriów ich. Co oni robią na tym morzu? Aha, tutaj ranili mi lekko. W porządku. Zadowolenie jest duże ciągle. Ty wróć tutaj. Zapomniałem zupełnie o tej czarodziejce. No dobra. Wiesz co? Myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do kolejnego, gdzie tutaj będziemy dalej się stąd zaskać ze Stalią. Tak naprawdę. Dobra. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Bye bye!